Sztuka uliczna bywa dosłowna, ale też i zagadkowa. Tak najkrócej można scharakteryzować nowe prace, które pojawiły się na murze, oddzielającym teren parafii przy ulicy Kościuszki od placu Narutowicza. Przez dwa dni artyści tworzyli grafiti. Tematyka z góry określona została jako religijna. Prace miały nawiązywać na przykład do przekazów biblijnych. Na murach pojawił się wizerunek Boga i aniołów. Uwagę przykuwa niemal komiksowa postać i podpis Bóg stworzył hip-hop, by jednoczyć ludzi. Pojawiły się również trzy typowe dla sztuki graffiti napisy. Kto kto z Państwa wie, co głoszą, czekamy na Państwa opinie i sugestie. Portal ebełchatów.pl jest do Państwa dyspozycji.